Znajdujemy się dzisiaj, tak jak w świątyni w Jerozolimie, aby uczcić imię dobrego, miłosiernego i łaskawego Boga. 17 stycznia każdego roku jest szczególnym dniem. Jest dniem poświęconym dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu. Ten dzień poprzedza tydzień modlitw o jedność chrześcijan, kiedy to Chrystus w Wieczerniku modlił się, aby wszyscy stanowili jedno. Dziś natomiast pochylamy się nad dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, nad judaizmem, który jest żyzną glebą, na której wzrosło chrześcijaństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chlebów od ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Te słowa wypowiada kapłan, kiedy podczas liturgii eucharystycznej podnosi w górę chleb, który za chwilę stanie się ciałem Chrystusa. Są to słowa, które żywcem wzięte są z liturgii paschalnej, kiedy to Ojciec, głowa rodziny, brał do swoich rąk chleb, aby go połamać i rozdać swoim domownikom. Dzisiaj pochylamy się nad tajemnicą dialogu, szczególnego dialogu, gdzie nasi starsi bracia w wierze, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, razem z nami modlą się do wspólnego Boga Ojca. Pan Jezus podczas modlitwy Ojcze Nasz właściwie nie wypowiedział żadnych nowych słów. Były to słowa, które głęboko były zakorzenione w tradycji żydowskiej. Avinu Sheva Shavaimit Kadash Shemecha, Ojcze Nasz, który jesteś w niebiosach. Dokładnie Avinu oznacza Tatusiu Nasz. Bóg jest naszym ukochanym Ojcem, Tatą, który opiekuje się nami. Dzisiaj przychodzimy tutaj do tej świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku, na zaproszenie księdza kanonika Sławomira Derengowskiego, aby tutaj wspólnie pochylać się nad Słowem Bożym i wspólnie pochylać się nad tym szczególnym dialogiem, jakim jest dialog chrześcijańsko-żydowski. Vayomer ani Yosef achikim asher mikta'em ani Mitzraima. Ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Takie to słowa zaczerpnięte z Księgi Rodzaju, z 45 rozdziału, wersetu 4 i 5, stają się mottem 16 dnia judaizmu w Kościele katolickim. Ja jestem Józef, wasz brat. Dziś, czwartek, 17 stycznia, Kościół katolicki obchodzi Dzień Judaizmu. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano spotkania modlitewne, wystawy, dyskusje, koncerty. Centralne obchody odbywają się w Opolu. Jako moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II jestem odpowiedzialny za przygotowanie tego dnia w naszej prastarej diecezji włocławskiej. Spotkanie połączone ze Słowem Bożym wraz z wystawą judaików za chwilę odbędzie się tu w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku. Na zaproszenie księdza kanonika Sławomira Derengowskiego, proboszcza tej wspólnoty parafialnej, w jedności z naszym pasterzem, księdzem biskupem Wiesławem, możemy wspólnie pochylać się nad dialogiem chrześcijańsko-żydowskim czy chrześcijańsko-judaistycznym, wspólnych odniesień do tradycji starotestamentalnych. Błogosławiony Jan Paweł II, patron dzieła biblijnego, często mówił o dialogu chrześcijańsko-żydowskim jako dialogu wewnętrznym,
gdzie judaizm jawi się jako żyzna gleba, na której wzrosło chrześcijaństwo. Organizatorem Dnia Judaizmu jest Komitet Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, któremu przewodniczy biskup Mieczysław Cisło z Lublina. Studiując w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poznałem księdza biskupa Mieczysława jeszcze jako rektora tamtejszego archidiecezjalnego seminarium duchownego. Jawił się wtedy jako niezłomny człowiek dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu nawiązuje do historii Józefa i jest ilustracją dialogu w rodzinie. Poznawanie historii i tożsamości Izraela zapisanych w Starym Testamencie ma uświadomić chrześcijanom i Żydom elementy łączące te dwie religie. Są to wiara w jedynego Boga, Biblia, tradycja religijna, dekalog jako fundament praw moralnych i wezwanie do codziennej modlitwy. W słowie pasterskim ksiądz biskup Mieczysław Cisło, nawiązując do 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, zwrócił uwagę, że szczególny wkład w soborową myśl o chrześcijańsko-judaistycznych relacjach wniósł papież Jan XXIII, którego można nazwać ojcem duchowym soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskiej. Przyjmując 17 października 1960 roku grupę Żydów, zwrócił się do nich ze słowami: ja jestem Józef, wasz brat. Kolejni papieże potwierdzali wolę kontynuowania dialogu. Papież Paweł VI promulgował w 1965 roku soborową deklarację. Papież Benedykt XVI w licznych wypowiedziach i gestach przyjaźni wobec Żydów, zwłaszcza w geście odwiedzin synagog, łącznie z rzymską, akcentował, że dialog katolicko-judaistyczny jest nieodwracalny. Kluczowe dla katolickiej refleksji na temat dialogu chrześcijańsko-judaistycznego stały się słowa wypowiedziane przez błogosławionego Jana Pawła II w rzymskiej synagodze w 1986 roku. Że Żydzi są naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób można by powiedzieć naszymi starszymi braćmi w wierze Abrahama. Napiętnował wówczas Jan Paweł II akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom. A podczas odwiedzin Państwa Izrael, Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku jubileuszu 2000 w jerozolimskim Yad Vashem wołał. Wołał jak prorok. Budujmy nową przyszłość, w której chrześcijanie nie będą już żywić uczuć antyżydowskich, ani Żydzi uczuć antychrześcijańskich, ale raczej zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy czczą jedynego Stwórcę i Pana oraz odwołują się do Abrahama jako naszego wspólnego Ojca w wierze. Niech to wprowadzenie stanie się mottem nad naszym pochylaniem się, wspólnym pochylaniem się nad Słowem Bożym i wspólnym dialogiem z naszymi starszymi braćmi w wierze. Niech nastanie między nami pokój, bo łączy nas wspólne Pismo Święte, Stary Testament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
gościmy w naszej wspólnocie parafialnej dzisiaj księdza doktora Marka Rzeckiego. Ksiądz profesor przybliży nam dzisiaj aspekty związane z 16 dniem judaizmu w Kościele katolickim. Pochylamy się nad religią, modlitwą, kulturą narodu, do którego natury należy modlitwa. Uczymy się od nich również modlitwy. Dziękujemy za przyjęte zaproszenie wszystkim, którzy gromadzą się tutaj wokół ołtarza. Dziękuję. Wszyscy przychodzimy tutaj swoimi intencjami. Składamy je na ołtarzu Pańskim. Prosimy o rzeczy ważne dla nas, które nosimy w swoim sercu, w swoim umyśle. Modlimy się o zbawienie wieczne dla Tomasza Cieślaka. Jest to intencja rodziny Rędzikowskich i Sabinieczaniak. I o zbawienie wieczne dla Barbary Wichowskiej w 8. rocznicę śmierci. Jest to intencja męża i dzieci. Ksiądz profesor modli się o jedność w Kościele. To intencja, w której modlił się sam Chrystus. Niech ta Eucharystia będzie także wielką modlitwą o jedność, pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach, ale także w naszej ojczyźnie, w świecie, a szczególnie w ziemi naszego Pana Jezusa Chrystusa, w ziemi świętej. Gdyż się go zlękli.
On zaś rzekł do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się. Oto Słowo Boże.
mówiąc do swoich przyjaciół Żydów, mówił: Żydzi i chrześcijanie muszą iść razem, bo łączy ich wspólna wiara, bo łączy ich wspólne objawienie się Boga wtedy, kiedy przyszedł do Abrahama na ucztę, aby obwieścić, że jego żona Sara urodzi mu syna. Ten Bóg objawił się i Żydom, i nam, chrześcijanom. Ta przepiękna sceneria, wtedy, kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, ma swoje odzwierciedlenie także w ikonografii chrześcijańskiej, kiedy to Andrzej Rublow maluje trzy postacie aniołów, którzy symbolizują trzy osoby Trójcy Trzynajświętszej. Zasiadają one przy stole i jedno miejsce jest wolne dla nas. Bóg, pełen miłości, najpierw objawia się Abrahamowi, ale jego odsłanianie się na kartach Biblii jest podobne do odsłaniania się kurtyny w teatrze. Bóg objawia się jako dobry ojciec, pochylający się nad ludem Izraela. Gdy nadeszła pełna czasu, Bóg objawia się najpełniej w swoim Synu, a później w Kościele, w Duchu Świętym. Ten Bóg pełen miłości najpierw przemawiał do synów Izraela. Często mówimy, że mamy do czynienia ze Starym Przymierzem, Starym Testamentem i z Nowym Testamentem. Dzisiaj często na spotkaniach biblistów katolickich czy żydowskich mówi się o jednym przymierzu. Jak może być coś stare, a coś jest teraz nowe? Przymierze jest zawsze jedno. Tylko ono dopełniło się na Eucharystii, w Jezusie Chrystusie. Ale rozpoczęło się już wtedy, kiedy Bóg z miłości do światła człowieka wypowiedział: niech się stanie. Boże Abrahama, proroków Jezusa Chrystusa, w Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko. Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj modlitw zanoszonych przez nas za naród żydowski, który ze względu na swoich przodków jest Tobie nadal bardzo dobry. Żywy i wysławiony. Daj,
by każdy z jego członków przez osobistą uczciwość, poprawność obyczajów w życiu prywatnym i publicznym, szacunek dla życia i rodziny, przyczyniał się do budowania wspólnoty coraz bardziej zgodnej z swoim zbawczym planem. Bagata Adonai Elohedu, Melek Haolam, Vidgadol Elohim, Adonai Haifa Ishtaba. Niech będzie błogosławiony Pan do wieku istny wywyższony, niech będzie Bóg Pan żywy i wysławiony. Wspomóż, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi ludźmi i narodami, odkrywał swoje wielkie zadanie objawienia światu Twojego błogosławieństwa. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Vidgadol Elohim Adonai, Hayi Veishtava. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg wiekuisty, wyższony, niech będzie Bóg, Pan żywy i wysławiony. Wesprzyj, by spotkał się z szacunkiem i miłością u tych, którzy nie rozumieją jeszcze jego bolesnych doświadczeń oraz u tych, którzy solidarnie z poczuciem własnej troski jedni od drugich współodczuwają zadane w obrębu kierania. Dnia 18 stycznia rozpoczął się kolejny tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Ten tydzień modlitwy potrwa do 25 stycznia, a w tym roku obchodzony jest pod hasłem Czego od nas oczekuje Bóg? Szczegółowy program obchodów tegoż tygodnia na terenie naszej diecezji znajdziemy na stronie internetowej, której adres widnieje u dołu ekranu. Natomiast warto jest podkreślić, że jeśli chodzi o nasze miasto, o Włocławek, to dnia 20 stycznia o godzinie 12 parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej sprawowane będzie nabożeństwo ekumeniczne, a 25 stycznia o godzinie 18:30 na zakończenie tegorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa msza święta. Również od 15 lat w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. W tym roku ten dzień obchodzony jest pod hasłem Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael. 17 stycznia obchodzone były centralne uroczystości Dnia Judaizmu. Natomiast centralne uroczystości na terenie naszej diecezji, tego Dnia Judaizmu, obchodzone będą 20 stycznia i o godzinie 16 będzie miała miejsce ta uroczystość w Sieradzu, w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Do naszej kurii diecezjalnej zwróciła się z prośbą pani prezes Fundacji Shalom, pani Gouda Tenser, z następującą prośbą. Mianowicie fundacja apeluje o włączenie się wiernych naszej diecezji, także mieszkańców naszego miasta, o włączenie się w akcję pod tytułem Płomień Pamięci i zapalenie świec w oknie każdego domu dnia 27 stycznia bieżącego roku o godzinie 18. To zapalenie świec ma łączyć się i łączy się z upamiętnieniem Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Jeżeli jest to możliwe, włączmy się w tę akcję. Przypominam, 27 stycznia, godzina 18, zapalmy świece w oknach naszych domów. I ogłoszenie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które od kilku już lat, co roku w okresie feryjnym, organizuje rekolekcje dla maturzystów. Rekolekcje powołaniowe, które w tym roku rozpoczynają się 8 lutego i potrwają do 11 lutego. Więcej informacji szczegółowych znajdziemy na stronie internetowej seminarium, której to adres również widnieje u dołu ekranu. Ważna informacja, że zapisy na te rekolekcje trwają do 5 lutego. Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Wydarzenie, które opisuje fragment Ewangelii Jana,
który usłyszymy w najbliższą niedzielę, w drugą niedzielę z okresu zwykłego, jest doskonale znane. Wydarzenie w Kanie Galilejskiej, w którym to Jezus po raz pierwszy dokonuje cudu, przemiany wody w wino. Do tej pory w Ewangeliach niedzielnych widzieliśmy Jezusa jako małe dziecię. Cały okres Bożego Narodzenia skupiał się wokół okoliczności i świadków tego cudownego wydarzenia, którym było Boże Narodzenie. W ubiegłym tygodniu w święto Chrztu Pańskiego widzieliśmy Jezusa już jako dorosłego mężczyzny, który przyjmuje chrzest z ręki Jana Chrzciciela. Dzisiaj znów widzimy Jezusa, który jako dorosły mężczyzna uczestniczy w normalnym codziennym życiu człowieka. W tym przypadku w wydarzeniu, które związane jest z zaślubinami, w weselu w Kanie Galilejskiej. Tym wydarzeniem Jezus uświadamia nam, że święta Bożego Narodzenia, mimo iż skończyły się, to jednak nie kończy się obecność Jezusa w życiu człowieka. Bardzo często, kiedy kończą się święta, mówimy święta, święta i po świętach, sugerując, że coś się skończyło. Jakaś rzeczywistość zamyka się i należy wrócić do szarej codzienności. Jednak dzisiejsza Ewangelia pokazuje, poprzez przemianę wody w wino, jak Jezus uświadamia każdemu z nas, że Boże Narodzenie nie skończyło się. Boże Narodzenie rozpoczęło obecność Jezusa pośród nas, Emmanuela, Boga z nami. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy razem z Nim spędzali każdy swój czas, każdy swój dzień, naszą codzienność. Jezus chce w tej codzienności uczestniczyć. Nie chce być tylko Bogiem od świąt do świąt. Nie chce, abyśmy o Bogu przypomnieli sobie znowu z racji Wielkiego Postu i świąt wielkanocnych. Ale chce, abyśmy doświadczali tej przemiany. Chce, abyśmy doświadczali, na czym polega przemiana naszego życia. Wody, czyli czegoś normalnego, codziennego, w coś nadzwyczajnego. W tym przypadku wino, które było istotą w dużej mierze wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy pozwalali się przemieniać. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy On sam będzie w naszej codzienności, a my na to Jezusowi pozwolimy.